Witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy w Łanach. Mecz PKS Łany Unia Wrocław. Druga kolejka czwartej ligi okręgowej. I za chwileczkę już się mecz rozpocznie. Znajdujemy się na pięknym obiekcie w Łanach. Pogoda jest taka, że leciutki deszczyk mrzy. Murawa jest mokra, chłopaki się teraz witają ze sobą. Przypomnę, ta drużyna się spotkała w pierwszej kolejce. Wygrała Unia Wrocław, nie pamiętam. Kto pamięta, jaki był wynik meczu? 2-1 oni wygrali. 2-1 dla Unii Wrocław było, tak. Wiem, że wygrała ta drużyna 2-1 dla Unii Wrocław. Tam też przydarzyła się kontuzja naszemu zawodnikowi, to znaczy z Łan, bo ja tutaj z ramienia tego klubu bardziej filmuję i komentuję. Więc przydarzyła się kontuzja, która wykluczyła zawodnika z Łan na jedną rozgrywkę. Zobaczymy, jaka będzie tutaj dzisiaj sytuacja, jaki będzie rewanż. Oszczymy sobie tutaj apetyt na to, że będzie fajne widowisko, fajny mecz, z tego względu, że no po to się tutaj drużyny spotykają, żeby po pierwsze wygrać, ale żeby się sportowo zetrzeć, żeby była fajna atmosfera, żeby były fajne akcje, żeby na boisku się działo, więc taką mamy nadzieję, że dziać się będzie. Gwizdek sędziego, rozpoczyna drużyna PKS-u, PKS w niebieskich strojach, białe stroje, drużyna Unii Wrocław. I Unia Wrocław przy piłce, podanie piłki do bramkarza od zawodnika PKS-u, posłanie piłki od bramkarza na prawą stronę, przedzieranie się prawą stroną, akcja zatrzymana i tutaj przy piłce będzie teraz Unia Wrocław, rzutem z autu rozpoczyna szybkie wyrzucenia, przejęcie przez PKS, Unia z powrotem przy piłce, dośrodkowanie, taka trochę była niezgrana sytuacja, chaotyczna, ale teraz PKS przy piłce, próba posłania piłki na lewe skrzydło, zablokowana, akcja w środku, zawodnik PKS napędził się, chciał uderzyć tę piłkę do przodu, to się nie udało, odbija się, ale teraz akcja prawą stroną boiska, PKS przy piłce, zawodnik Unii Wrocław wybija piłkę na auto, ale nie wyszła piłka, PKS przy piłce, tam teraz środkiem będzie rozegranie, dośrodkowanie, zawodnik z pierwszej piłki uderzył, bardzo fajny pomysł, fajna akcja, piłka poszła niecelnie, ale dobry pomysł, podanie górą, krótkie do zawodnika, który na prawej stronie był dosyć wysunięty i niepilnowany, no i mógł zagrozić w ten sposób bramce. No i teraz przy piłce Unia Wrocław, przedziera się, ale tu dwóch obrońców, zawodnik zastopowany, piłkarze PKS-u przy piłce, przejęcie piłki przez Unię, do zawodnika będzie strzał teraz, podanie będzie chyba bramka, nie, bramkarz tutaj wybronił, ale jeszcze piłkarze Unii przy piłce i teraz bramka pada. Tak, tutaj była zrobiona presja, już to pierwsze uderzenie było bardzo groźne, bramkarz sobie z tym poradził, ale drugie uderzenie, wszystko było blisko bramki, zawodnik nie był dobrze przypilnowany i 1-0 dla drużyny Unii Wrocław, od środka rozpoczyna drużyna PKS-u. Posłanie na prawe skrzydło, długie, ale zablokowane. Unia przy piłce, piłka trochę chaotycznie podana od zawodnika do zawodnika, ale teraz tam próbuje się wysforować zawodnik Unii Wrocław. Obrońca już PKS-u przejął piłkę. Ja tutaj muszę jeszcze, może mi się to uda zrobić. Muszę zabezpieczyć telefon przed tym, żeby mi tutaj nie dzwonił. Okej, udało się i już mam podgląd na monitorze, na ekranie. No i teraz PKS przy piłce, podanie do środka, zgubiona piłka, ale odzyskał PKS piłkę. Tam jest zamieszanie, dużo zawodników. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Próba przedzierania się środkiem, ale gęste w tym środku. Raczej będzie tutaj trudno, żeby ten środek przebić przez zawodników PKS-u. Piłka wraca na połowę PKS-u, ale PKS jeszcze przy piłce.
Walka trwa, tutaj Unia odzyskała piłkę, szybkie natarcie, ale tam będzie zawodnik miał dużą trudność i chyba będzie rzut wolny dla Unii Wrocław, blisko pola karnego. No szkoda, że ten faul był niepotrzebny zupełnie. Zawodnik już by raczej nie miał szansy dojść do tej piłki, a jeżeli by nawet doszedł, to byłby już tam głęboko przy linii końcowej boiska i już miałby dużą trudność zagrożenia bramce. A tak, tutaj z rzutu wolnego może być zagrożona bramka. Przypominam, 1-0 dla Unii Wrocław, właściwie 0-1, tak by należało powiedzieć. Unia, białe koszulki, niebieskie koszulki, zespół PKS-u. No i zobaczymy tutaj, tak, piłka posłana górą, próbował zawodnik przerzucić bramkarza, wrzucić piłkę pod poprzeczkę, piłka jednak przelatuje nad poprzeczką i od bramki rozpocznie drużyna PKS-u. No, przypominam, że PKS tutaj stracił jedną bramkę. Wynik 0-1 i od bramki rozpoczyna PKS. I PKS idzie teraz lewym skrzydłem. Zawodnik napędza się, będzie dośrodkował lub strzelał, zobaczymy. Tak jest podanie, ale tam była doskonała okazja do bramki. Jednak ta piłka niecelnie posłana. Zawodnik próbował dobić, ale bramkarz opanował tę piłkę, złapał. Ale akcja była fajna, emocje były. Piłka wychodzi na aut i z autu rozpocznie drużyna, nie wiem która, tak, PKS-u. Idziesz. I ponownie piłka wychodzi poza boisko i piłkarze PKS-u ponownie z autu tutaj będą rozpoczynać. Piłka wrzucona do środka, była szansa do odzyskania piłki przez Unię, ale... To nie doszło do skutku. Główka, podanie dobre, celne do zawodnika PKS-u. Próbuje posłać do środka tę piłkę. Tam ta piłka nie została opanowana. Przejęcie piłki przez Unię, ale PKS tę piłkę odzyskuje. Ponownie Unia przy piłce. No i zobaczymy, PKS odzyskał tę piłkę. PKS przy piłce, przeniesienie akcji na lewą stronę boiska. Tak, tu będzie wypuszczenie, ale piłkarz Unii zablokował to uderzenie. PKS ponownie przy piłce, podanie do środka. Zawodnik próbował zrobić kółeczko, traci piłkę. No i piłka będzie teraz przejęta przez bramkarza PKS-u na lewe skrzydło. I podanie tutaj było, taki pomysł na lewe skrzydło, ale zawodnik Unii zablokował to. Gdyby nie zablokował, to tutaj zawodnik PKS-u już dobrze był ustawiony, była szansa na taką szybką kontrę w kierunku bramki. Przejęcie piłki przez Unię, Unia prawą stroną, podanie do środka, przejęcie piłki przez zawodników PKS-u. PKS na po lewym skrzydle, piłka wychodzi za bramkę i za boisko na aut i z autu rozpocznie drużyna Unii, która, przypominam, prowadzi 1-0. Bardzo krótko po rozpoczęciu meczu ta bramka padła i piłka wychodzi poza boisko i PKS rozpocznie rzutem z autu. I przy piłce drużyna Unii. Przejęcie piłki przez PKS, podanie na lewe skrzydło, tak, tutaj będzie próba przejścia lewą stronę, ale jest 3-1 tutaj, była, ale już jest pomoc ze strony zawodnika PKS-u, wypuszczenie na prawe skrzydło, nie dojdzie zawodnik, nie zauważyłem, kto wybił piłkę, raczej będzie piłka dla... No nie wiem, dla kogo tutaj czekam, nie widziałem z decyzji sędziego, kto będzie wybijał z autu, PKS, tak. Czyli PKS przy piłce, rzut do środka, odegranie piłki, przerzucenie przez zawodnika, jest zamieszanie tutaj, taka kopanina się zrobiła, ale teraz środkiem próbuje przerzucić się zawodnik PKS-u, wypuszcza piłkę, ale tam nie było partnera, żeby mógł ktoś zagrać piłkę w kierunku bramki, ale PKS przy piłce, tutaj próba przejścia środkiem boiska, uderzenie będzie, ale zablokowane.
Jeszcze cały czas PKS przy piłce, podanie do środka, ale tam zawodnik Unii wybija piłkę do tyłu, jeszcze PKS przy piłce. Znowu do środka uderzenie, tak, ale blisko, była bardzo fajna akcja, fajna piłeczka. Niecelnie minęła jakieś 20 cm słupek, ale gdyby poszła w światło przy słupku, to tutaj raczej mogło być zakończone sukcesem. No to jednak duże bramki, bramkarze nie mają jakiegoś wielkiego wzrostu, więc te piłki przy słupku są trudne. Podanie piłki do bramkarza przez zawodnika PKS-u ryzykowne. Tutaj teraz przy piłce zawodnik Unii, będzie dośrodkowanie, przejęcie piłki przez zawodnika PKS-u, ponownie Unia przy piłce. Podanie, ale tutaj piłkarz za daleko wybił piłkę, bramkarz, i od razu szybkie podanie do zawodnika PKS-u na prawe skrzydło. Tam trwa walka, przepychanka, przechodzi zawodnik PKS-u, ale piłka wychodzi poza boisko i rzutem z autu rozpoczyna drużyna Unii. Ponownie piłka wychodzi na aut, ponownie będzie Unia wyrzucać piłkę z autu. I PKS przy piłce. Tutaj widać, że drużyna pozbierała się, chce tutaj stworzyć akcję. Bardzo fajnie podana piłeczka, naprawdę wypuszczona na lewe skrzydło. Tutaj wchodzi zawodnik, będzie próbował strzelać, tak jest, bramka. Brawo, 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 piękna akcja. Naprawdę piękna akcja była, bardzo dobrze rozegrana piłka. Podanie było, wypuszczenie ze środka na lewe skrzydło, tam zawodnik lewoskrzydłowy poradził sobie ze wszystkimi zawodnikami, wyszedł na czystą pozycję, no i uderzył na bramkę. Bramkarz co prawda sięgnął tą piłkę, ale nie opanował na tyle, żeby piłka poszła poza bramkę i piłka znalazła się w świetle bramki, i tym samym mamy 1-1 wynik meczu. I przy piłce Unia, rzut z autu, teraz tam wydaje mi się, że ręka była, sędzia nie gwiżdża. I piłka wychodzi poza boisko. Zobaczymy, kto tutaj będzie wybijał. Tak, drużyna Unii, jednak PKS-u. Jednak drużyna PKS-u będzie wybijać piłkę z autu. Wrzut do środka. Zobaczymy, co tutaj będzie. Zawodnik Unii uderzył dobrze, że tutaj zawodnik PKS-u przerzucił przez siebie tę piłkę, bo tam już za pleców wychodził zawodnik Unii i mógł stworzyć niebezpieczną sytuację. No tam była walka taka, rosły zawodnik PKS-u, barkiem odbił zawodnika Unii, ale piłka wychodzi poza boisko i PKS wybija z autu. Piłka po prawym skrzydle. Nie zdołał się tam zawodnik PKS-u przebić z tą piłką, ale ponownie PKS przy piłce. Pada taki bardzo drobniutki deszczyk. Tutaj boisko jest takie na górce. Jest tu, no, sytuacja niebezpieczna pod bramką. Zawodnik chciał wybić piłkę, minął się z nogą zawodnik Unii, ale nie wykorzystali tego zawodnicy PKS-u. Pada taki drobny deszczyk, boisko jest mokre, ale jest na górce, więc nie ma tutaj żadnych kałuż. Niemniej jednak murawa mokra. No i to już któryś z kolei mecz w takich trudnych warunkach, że zawodnicy muszą mierzyć się z mokrą murawą. PKS przy piłce, rzut z autu. I po prawym skrzydle piłka odkopnięta piętą przez zawodnika, tam główka i piłka wychodzi poza boisko. Ponownie zawodnicy PKS-u wybijają piłkę z autu. Daleko do przodu, tam przedziera się zawodnik prawoskrzydłowy, dojdzie do tej piłki, dośrodkował, ale piłka przejęta przez zawodników Unii. Ale jeszcze zawodnik odzyskuje tę piłkę, próbuje się przedrzeć pod bramkę. Ponownie Unia przy piłce, podanie do przodu, jest zawodnik, przystopował, próbuje się rozejrzeć, wypuszcza piłkę do przodu, biegnie za nią, zobaczymy. No ale piłka wyjdzie poza boisko i od bramki rozpocznie drużyna PKS-u. Przypominam, 1-1 PKS, niebieskie stroje, w białych strojach Unia. Mecz rozgrywa się na stadionie PKS-u Łany. Dzisiaj jest mecz drugiej kolejki. Ta drużyna się już wcześniej spotkała. I teraz prawym skrzydłem tam biegnie trzech zawodników. Tutaj będzie bramka, tak jest.
Brawo, 2-1. Brawo! Trzech zawodników wyszło właściwie już na czystą pozycję. Bramkarz nie miał tutaj szans. Bardzo ładna akcja PKS-u. Tym samym 2-1 prowadzi PKS. I od środka zaczęła drużyna Unii, ale trzeba przyznać, że to chłopaki mają tutaj taki duży pazur. W poprzednim meczu Unia wygrała i teraz widać, że chłopcy też grają bardzo dobrą piłkę. Tu nie będzie łatwo na tym boisku i myślę, że tu jeszcze nie jedna bramka padnie. Bo widać, że chłopaki mają tutaj ambicje gry. I teraz właśnie taka sytuacja, tak jak Państwu mówiłem, 2-2. Mówiłem, że tutaj nie można lekceważyć drużyny Unii. Mają chłopaki zacięcie. I wyszedł zawodnik na czystą pozycję, oddał strzał i tym samym 2-2. Tak jak powiedziałem, będzie fajne widowisko. Chłopcy mają tutaj zapał do gry, mają ambicje strzelania bramek zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, więc patrzymy. Tam prawoskrzydłowy zawodnik biegnie szybko w kierunku bramki. Jest okazja do środkowania. Jest bramka! Jest bramka i tutaj środek, tam zawodnicy reklamują, nie wiem o co chodzi w tej reklamacji, ale... I jest, drodzy Państwo, 3-2. Tak jak powiedziałem, będą tutaj padały bramki, bo widać, że chłopaki naprawdę fajnie grają. Nikt nie odpuszcza. Każdy ma tutaj wolę walki i zdobywania bramek, więc mamy 3-2 dla drużyny z Łan. Przypomnę, jak to wszystko wyglądało. Najpierw w pierwszych minutach zdobyła bramkę drużyna Unii Wrocław, następnie PKS wyrównał, następnie PKS zdobył kolejną bramkę. Było 2-1. Później wyrównanie na 2-2 przez Unię. Teraz 3-2 prowadzi drużyna PKS-u, ale widać, że ani PKS nie odpuszcza, ani nie odpuszcza Unia Wrocław, więc będzie zacięty mecz. Jest bardzo dobre tempo tego meczu. Widać, że chłopaki biegają. Nie ma tutaj stania. I teraz tak, prawoskrzydłowy zawodnik tam próbował opanować piłkę. Unia wybija, ale jeszcze PKS przy piłce, podanie do środka. Tutaj ma zawodnika po lewej stronie. Chciał do niego posłać piłkę zawodnik PKS-u, ale to się nie udało. Przejęcie piłki przez Unię. Piłka wychodzi poza boisko i Unia rozpoczyna rzutem z autu do środka boiska. Przejęcie piłki przez PKS i lewym skrzydłem próba przejścia dośrodkowanie do środka boiska. Tutaj poszła piłka środkiem boiska i na prawe skrzydło podaje zawodnik, ale tam wychodzi zawodnik Unii i podaje długą piłkę do przodu, ale tutaj bramkarz nie będzie miał kłopotu z przejęciem tej piłki. Będzie wybicie na lewe skrzydło. Jeszcze PKS przy piłce. Wrzucenie piłki do środka. Piłka w środku. Zawodnik PKS-u biegnie. PKS cały czas jeszcze przy piłce. Przeniesienie na prawą stronę boiska. Tam idzie zawodnik. Piłka zastopowana. Unia przy piłce. Środkiem teraz na lewe skrzydło. Tam zawodnik próbuje się przedrzeć, ale ta piłka już wyjdzie raczej poza boisko. Zawodnik PKS-u wybija. Nie. Jeszcze tutaj z obrotu uderzenie. Jednak piłka nie wyszła za boisko. No i piłka poszła w kierunku bramki i bramkarz PKS-u broni tę piłkę. I 3-2 jest, tak jak mówię, cały czas. 3-2 prowadzi PKS. PKS niebieskie stroje, białe stroje. Unia, będę to powtarzał, dlatego że niektórzy oglądają ten mecz dopiero od tego momentu i nie wiedzą, jak to wygląda, więc często będę powtarzał, jaki jest wynik meczu, jakie są tutaj koszulki, czyje. To jest drugie spotkanie tych zespołów. W tej rundzie uderzenie na bramkę, ale tam bramkarz PKS-u opanowuje piłkę. Uderzenie do przodu i zobaczymy, co tutaj PKS będzie robić z tą piłką. Piłka wychodzi poza boisko i zawodnicy PKS-u cały czas dobre tempo. Przypominam, 3-2 dla PKS-u.
PKS przy piłce, przejęcie piłki przez przeciwnika, ale zaraz znowu PKS przy piłce. PKS przy piłce, szuka miejsca sobie, zawodnik wypuszcza do przodu. No nie, nie dobiegł, nie dosięgnął tej piłki zawodnik PKS-u. Piłka wychodzi poza boisko i rzutem z autu będzie rozpoczynać drużyna PKS-u. Sędzia tam zgłasza, że nie z tego miejsca wyrzucony aut. I rzutem z autu rozpocznie PKS. Akcja jest z połowy boiska i ponownie piłka wychodzi poza boisko i ponownie z autu rozpoczyna PKS, wrzut do środka, zawodnik przyjmuje piłkę, opanował ją, tak jest, z pierwszej piłki uderzenie, brawo dla zawodnika, nie celna piłka, ale fajna decyzja, no trzeba po prostu próbować, jest na to czas, jest, drużyna prowadzi i ma szansę takie piłki też rozgrywać, trzeba próbować różnych tutaj operacji, różnych szans i krótko rozegrana piłka przez zawodników z Unii. No i akcja dzieje się tam na lewym skrzydle, wychodzi piłka za boisko i piłkarze PKS-u, długie wypuszczenie, zawodnik biegnie, tak, ale ta piłka już została zablokowana przez zawodnika Unii i wychodzi poza boisko i od bramki Unia Wrocław. Krótkie rozegranie, będzie podanie tak na prawe skrzydło, zablokowane, wychodzi piłka poza boisko i rzutem z autu rozpoczyna Unia. Główka zawodników PKS-u, ale ponownie zawodnik Unii przy piłce. Dalekie wypuszczenie po linii, ale tutaj nikogo nie było, piłka wychodzi poza boisko i rzutem z autu PKS rozpoczyna. I Unia, tak, przy piłce, podanie dobre, tam zawodnik niewysokiego wzrostu, ale walczy mocno o piłkę, przejęcie przez PKS, podanie po prawej linii, ale tam zawodnik Unii zastopował tę piłkę, wybijając ją na aut i z autu rozpoczyna drużyna PKS-u, ponownie z autu PKS rozpocznie. Akcja jest w połowie przeciwnika. Tak, teraz tam piłka posłana do środka, jest okazja do tego, żeby zagrozić, ale przejęcie piłki już przez obrońców. Jeszcze próba odzyskania przez PKS, ale tutaj zawodnicy już Unii są przy piłce. Akcja zastopowana, PKS przy piłce, przeniesienie gry na lewą stronę boiska i lewą stroną tu się przedziera napastnik PKS-u. Idą chłopaki, piłka zastopowana, nie wiem, chyba rzut wolny tam został podyktowany, jeśli się nie mylę. No i zobaczymy, jak to będzie rozegrane. Bardzo podobna sytuacja, jaką miała drużyna Unii. Bardzo podobna odległość do bramki, zobaczymy, jak to zostanie rozegrane. Tak, uderzenie, piękna piłka poszła prosto w okienko, brawo. Naprawdę ładna interwencja bramkarza, ładnie posłana piłeczka. Nie szkodzi, ale piłeczka była bardzo ładna. Muszę czasami to przyznać, że poszła pięknie. Ładna interwencja bramkarza i ładna piłka. Po to tu jesteśmy, żeby to oglądać. No i tam znowu była niebezpieczna sytuacja w bramku i od bramki rozpoczyna drużyna Unii Wrocław. Podanie po prawym skrzydle, ale tutaj piłka wychodzi i zawodnicy PKS-u, trzeba powiedzieć, że bardzo fajne tempo meczu jest, naprawdę równo chłopaki grają, nie zwalniają tutaj gry, chcą, widać, tworzyć niebezpieczne sytuacje i walczą o każdą piłkę, teraz posłana piłka pod bramkę, tam jednak w tym miejscu nie było zawodnika PKS-u, żeby zamknąć akcję, piłka wychodzi poza boisko i rzutem z autu rozpocznie drużyna Unii Wrocław. Przypomnę, Unia Wrocław, białe koszulki, niebieskie stroje, PKS, mecz się rozgrywa na
boisku PKS-u, to jest drugie spotkanie. Pierwsze spotkanie wygrała drużyna Unii Wrocław, a obecnie prowadzi teraz w tym meczu drużyna PKS-u. Podanie na prawe skrzydło, ale tam będzie trzeba zawalczyć o tę piłkę. Wychodzi piłka poza boisko i od bramki rozpocznie Unia Wrocław, tak mi się wydaje, przynajmniej nie będzie rzut z autu. Będzie rzut z autu. W tym meczu prowadzi drużyna PKS-u 3-2. Zacięty mecz. Teraz jest okazja do tego, żeby zagrozić. Tam było, zahaczył się zawodnik. Sędzia nic tutaj nie podyktował. Zawodnik się przewrócił PKS-u o nogi zawodnika Unii. I Unia ma tutaj szansę, ale przejęcie piłki, posłanie tak spokojne do bramkarza, ponowne odegranie do piłkarza, fajne przyjęcie. Tutaj zawodnicy zawalczyli jeszcze PKS przy piłce. Piłka jest próba zrobienia takiej kontry środkiem. To nie wyszło PKS-owi w tym momencie, ale ponownie PKS przy piłce. Posłanie do zawodnika, który był z przodu, bardziej na prawym skrzydle i... Teraz strata piłki. Piłka leci w kierunku bramkarza PKS-u. Bramkarz szybkie wybicie, nie zastanawia się. Po prawym skrzydle piłka pójdzie tak do zawodnika. Tam zawodnik przewraca się zahaczony nogą. Nie wiem, jak to rozstrzygnął. Tutaj sędzia jest od tego, żeby rozstrzygał takie rzeczy, ale wydaje mi się, że tutaj powinien być chyba jednak faul. No i zawodnik poszkodowany tam na murawie nie wstaje. Zobaczymy, jakie tam będą decyzje, czy zawodnik będzie grał, czy zostanie tutaj zmiana zawodnika. Tak, tak, następuje zmiana. Okej, będzie rzut sędziowski tutaj teraz, bo akcja została zatrzymana. No i od razu z rzutu sędziowskiego uderzenie w kierunku bramki. Nie było ono zbyt mocne, także niecelne, nie zagroziło bramkarzowi. Niemniej jednak od bramki tutaj rozpoczyna teraz drużyna Unii. Piłka wychodzi poza boisko, rzutem z autu rozpocznie PKS. I uderzenie będzie ponownie dalekie tutaj. Szkoda, że nikt nie poszedł. Ta piłka poszła prosto w bramkę, ale była zbyt słaba, żeby zagrozić jakoś istotnie bramkarzowi. Ale PKS cały czas przy piłce. Podanie. Tutaj zawodnik będzie się próbował przedzierać i ma szansę na uderzenie. I tutaj chyba będzie... No, myślę, że tu... Nie wiem, jak to rozstrzygnąć. Był wypchnięty ramieniem zawodnik. A piłka nożna to jest gra też kontaktowa. Chłopaki już tutaj mają swoją siłę i potrafią zawalczyć barkami, poprzepychać siebie. I tak to wygląda. Jest tutaj wypuszczenie piłki teraz, ale mamy nadzieję, że tak jest. Do bramkarza podanie. Bramkarz wykopuje, piłka wyjdzie poza boisko i rzutem z autu rozpocznie Unia. Zawodnicy tutaj nie ceregielą się z piłką, szybko wyrzucają. Akcje są dynamiczne. Nie ma chodzenia po boisku, raczej jest dobre tempo. Wypuszczenie piłki do przodu. Tam zawodnik był naspalony głębokim, nie było to jakby... niebezpieczne, ale teraz zawodnicy Unii są przy piłce. Przejęcie piłki przez PKS, próba odegrania do następnego zawodnika. Przejęcie przez Unię, teraz PKS ponownie przy piłce. I jedzie zawodnik z piłką do przodu. Tutaj myślę, że jeszcze prawo skrzydłowy próbuje dojść, ale nie doszedł do tej piłki. Myślałem, że da radę pójść lewym skrzydłem, ale z autu rozpoczyna Unia. I teraz dobre podanie do zawodnika prawoskrzydłowego, ale tam zawalczył zawodnik ślizgiem, wybija tę piłkę na aut. I rzutem z autu rozpocznie Unia.
trzech, czterech zawodników w okolicy bramki. Tak, z obrotu zawodnik Unii próbował zaskoczyć bramkarza, jednak piłka rozminęła się z bramką, ale akcja była bardzo, bardzo fajnie pomyślana. No i teraz tutaj prawym skrzydłem próbuje rozwinąć akcję PKS. To wszystko na razie tutaj jest z powodzeniem realizowane. Zawodnik PKS-u wychodzi tutaj na dobrą pozycję. Piłka odbija się jednak od zawodników. Wychodzi poza boisko. Jaka decyzja sędziego? Mi się wydawało, że będzie rzut rożny. Tak, tam zawodnik PKS-u biegnie i rzut rożny dla PKS-u. Zobaczymy, jakie to mocne uderzenie. Tam będzie do główki. Ktoś się przymierza, bramkarz wybija rękoma tę piłkę poza bramkę. Ale jeszcze PKS przy piłce tam niebezpiecznie. Leży zawodnik poszkodowany na murawie. Zobaczymy, co tam się wydarzyło. Ale już zawodnik podniósł się i gra została wznowiona. Unia przy piłce, wychodzi piłka poza boisko, PKS rzutem z autu i według mnie jakieś 5 minut meczu będzie. Równo się mecz rozpoczął o 10, jak to było? Minuta. Aha, minuta do końca, to mi podpowiadam, że minuta do końca, bo fachowo miał się o 10 rozpocząć mecz, więc do tej godziny się tutaj odnoszę, ale nie wiem, o której się rozpoczął. Teraz PKS przy piłce, tutaj szybko się napełni zawodnik, będzie dośrodkowanie, fantastycznie to zrobi, ale tam zawodnicy poradzili sobie Unii z opanowaniem tej piłki, bramkarz przejął, ale bardzo, bardzo fajnie tę piłkę posłał zawodnik PKS-u, był naprawdę już w trudnej i na trudnej pozycji, ale bardzo ładnie dośrodkował tę piłkę. Była szansa na zdobycie kolejnej bramki. Tutaj jeszcze piłkarze się spieszą, bo to już ostatnia akcja, próba uderzenia, jednak zawodnik przeszkodził Unii i to uderzenie zostało wytrącone. Nie poszła piłka tam, gdzie zawodnik planował, a plany były takie, żeby dośrodkować w kierunku bramki i od bramki uderzenie na prawe skrzydło i w tym momencie sędzia kończy pierwszą połowę meczu. Przypominam Państwu, że pierwsza połowa kończy się 3-2. Prowadzi drużyna PKS-u. Wyglądało to tak, że w pierwszej połowie jako pierwsi zdobyli bramkę w pierwszych minutach zawodnicy Unii. Następnie drużyna PKS-u wyrównała na 1-1. Następnie drużyna PKS-u strzeliła drugą bramkę, wyrównującą bramkę. Później drużyna Unii zdobyła i ostatecznie w tej pierwszej połowie PKS zdobył jeszcze trzecią bramkę i tym samym ustalił wynik meczu na 3-2 i z takim wynikiem rozpoczęła się przerwa. Zapraszam Państwa za około 7-8 minut do tego, abyście wzięli udział w oglądaniu drugiej połowy tego meczu. Dziękuję tymczasem za uwagę.